Jakiś czas temu pokazałam Wam książkę, o którą potem pytałyście mnie, kiedy zrecenzuję. I nie wiem, czy zrecenzuję. Chyba nie. Powiem Wam szybciutko tutaj, co i jak. To jest opowieść o małej dziewczynce, która jest bardzo nieśmiała, idzie do pierwszej klasy i bardzo, 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 bardzo się tego boi. Ma starszą siostrę, dwójkę rodzeństwa, no i przeżywa. I książka jest naprawdę pięknie wydana i jest również pięknie opisana, z tym, że od razu mówię, że to jest język dokładnie taki, jakim został napisany plastusiowy pamiętnik. To jest ten klimat. Wiem, że nie wszystkie dzieci przepadają... Tak, tak, tu jest nawiązanie do plastusia. Nie wszystkie dzieci przepadają za tym językiem, no bo nie jest on taki bardzo współczesny, ale to jest ciepła, klimatyczna książka. Pokażę Wam jeszcze ilustracje, bo one co kilka stron są i są... Bardzo mi się podobają, bardzo, bardzo są piękne. Dokładnie takie. Ten czerwony, czarny i nic więcej. Takie proste kreski. No i teraz pytanie, dla kogo ta książka? To jest na pewno książka dla 5-6-latków, dla dzieci, które wybierają się do szkoły, może czasem obawiają się, na pewno dla nieśmiałych. I teraz, jeżeli po nią wspólnie sięgniecie, to pamiętajcie, że to jest język, zresztą ogólnie historia sprzed lat. I tutaj grzeczne dziecko to takie, które pięknie odrabia lekcje i ładnie recytuje wierszyki, więc na pewno ta dawna szkoła i ta wizja różni się od tej współczesnej, ale no jest to taka książka bardzo, bardzo przypominająca mi plastusia. Zresztą miś, mały misiaczek, chodzi do szkoły z dziewczynką i podobnie jak w plastusiu, tutaj też mamy cały rok szkolny, wszystkie okazje, wszystkie pory roku, wszystko to, co się dzieje w szkole właśnie wtedy. No i mamy tą pierwszoklasistkę, która powoli staje się uczennicą pełną gębą. I jak myślę o tej książce, jak mam Wam powiedzieć w jednym zdaniu, jaka ona jest, to jest taka prosta, ciepła, kompletnie niewydumana i klimatyczna.